Spotykamy się z osobą upoważnioną przez właściciela pałacu w Sławie do tego, aby zająć się tym budynkiem. Przez ostatnie dwa dni wykonano bardzo, bardzo dużo prac związanych z zabezpieczeniem tego budynku. Proszę nam powiedzieć, co dokładnie zostało wykonane? No do tej pory musieliśmy przede wszystkim zabezpieczyć wszystkie okna i drzwi. Jak widać tutaj, wszystkie okna są takie wulgarnymi dechami zabite, bardzo dużymi, z dużymi wkrętami, tylko po to, żeby tego nie od razu można by było zrujnować. Także praktycznie górna część pałacu na dzień dzisiejszy jest cała zabezpieczona, także jedynie jak ktoś wyłamie, no to będzie to po prostu włamanie. A jak wygląda, bo to nie tylko jedna kondygnacja, jest jeszcze góra i jest jeszcze piwnica. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda zabezpieczenie góry, bo tam była otwarta całkowicie ta krata. Jak to w tej chwili wygląda? Ta krata jest na razie przynajmniej zabezpieczona dużą, dorodną kłódką. Tam jest kłódka. Czyli jest zamknięte wejście na górę? Zamknięte jest wejście całkowicie do góry. Na dół zejście do piwnicy będzie pozostawione. Z prostych względów. Tam muszą mieć dostęp i policjanci na wypadek pożaru. Wszystkie służby tam muszą dojść. Także mogę powiedzieć na ten temat, że jeżeli chodzi o teren piwniczny, jedna strona piwnicy, to już niezależnie, która jest zabezpieczona całkowicie od wewnątrz. Natomiast druga część piwnicy będzie zamknięta na klucze, a klucze będą mieli oczywiście i policja, i straż pożarna. Właśnie a propos policji i straży, bo też tutaj jakby te działania ze strony policji już są zauważalne i ze strony Straży Miejskiej. Proszę nam powiedzieć, jak w tej chwili wygląda sprawa, bo tak żeby przestrzec mieszkańców po prostu, bo nie jest to w tej chwili już otwarty teren. Za chwilę mają się pojawić, z tego co słyszałem, mają się pojawić też tablice ostrzegawcze, tak? No i cały czas praca policji związana z tym, że no osoby, które wejdą już w tej chwili na teren, czy wejdą w tej chwili na tą nieruchomość, no będą traktowane po prostu jakby dokonały włamania, prawda? Tak, tak, oczywiście. Ja rozmawiałem i wczoraj, i dzisiaj z policjantami. Od trzech dni praktycznie kręcą się tu bardzo często i przestrzegam wszystkich mieszkańców, że wejście na ten teren to jest równoznaczne z włamaniem. A włamania będzie policja postępowała takim prawem, jakim prawo nakazuje. I ja przestrzegam poza tym rodziców, bo wczoraj, przedwczoraj w czasie prac dzieci tu chodziły, broń Boże, nie przeszkadzały nam, ale chodziły po tych haszczach, oglądały, patrzyły. Proszę Państwa, tu jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. Tu są gwoździe, śruby, szkła, mnóstwo i to naprawdę może dojść do tragedii. To jest sprawa pierwsza, a sprawa druga, ja przestrzegam naprawdę pozostałych tych chcieli takich, którzy chcieliby dostać się do środka. Naprawdę, proszę Państwa, nie ma dosłownie czego ukraść. Ja specjalnie dla Pana zrobiłem takie zdjęcie, zbliżenie fortepianu wczoraj, które za chwilę Panu przekażę. Mam nadzieję, że Pan Państwu pokaże. To jedyna rzecz, którą tam można ukraść. Tam krany są powykręcane, tam jest wszystko. A tam, proszę Państwa, tylko jak ktoś pozwoli sobie na to pójść, to może dojść do tragedii. Tam jest naprawdę ogromny bałagan, gwoździ, szkła, wszystkiego. Ktoś, kto to używał po cichu, zostawił to w takim stanie, jak jest na dziś. Najważniejsze dla nas to, że wszystkie drzwi są zabezpieczone, okna są zabezpieczone dużymi dechami i po prostu widzimy, że nie jest możliwe wejście do pałacu. W tej chwili po prostu jeszcze raz przestrzegamy przed wchodzeniem tam. Jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. Najpóźniej w połowie tygodnia wszędzie na całym terenie będą rozstawione duże tablice ostrzegawcze. Uwaga, teren prywatny, zakaz wstępu. Ponieważ dlaczego będzie ich dużo? Dlatego, że właściciel, chociażby nie wiem co zrobił, nie jest w stanie na jutro czy na pojutrze zabezpieczyć ogrodzenia, które zostało w bardzo dużym stopniu zniszczone, po prostu połamane, potrzaskane. Dlatego wszędzie będą stały tablice ostrzegawcze. A jeżeli ktoś przejdzie tą strefę, prawda, no to już jego problem. Dokładnie. Jak widzimy, zabezpieczenie pałacu cały czas trwa. Pojawią się tablice, które będą ostrzegały przed wejściem na teren prywatny. Miejmy nadzieję, że to rzeczywiście powstrzyma przede wszystkim te osoby, które dewastowały po prostu ten pałac. I no i co? I liczymy na to, że pomysł, który pewnie gdzieś tam się rodzi w głowie właściciela, jak najszybciej wejdzie w plan i jak najszybciej będzie pałac do tej takiej prawdy historycznej doprowadzony i do takiego szacunku historycznego. Miejmy na to nadzieję. Ale przede wszystkim, tak jak mówiliśmy tu w tym wywiadzie, no, pałac jest zabezpieczony, także dziękujemy za to. Dziękujemy za tą pracę. Widzieliśmy, że ona trwała tutaj
dwa dni i będzie jeszcze trwała do połowy tygodnia. Także uszanujmy to wszyscy jako mieszkańcy, pilnujmy, jakby ktoś widział, że ktoś się tutaj krząta, pałęta, zawiadomić odpowiednie służby, bo praktycznie od połowy tygodnia będzie tu już dużo tablic, nie będzie można po prostu wchodzić. A panu ze swojej strony bardzo dziękujemy i dziękujemy również właścicielowi, że podjął w miarę szybko kroki, aby zabezpieczyć pałac. Ja jeszcze powiem na koniec, że tu jeszcze może tydzień, może dwa, będą się kręcili trzech panów, zawsze tych samych, od razu mówię zawsze tych samych, ponieważ oni będą sprzątali teren. Proszę Państwa, nie chcielibyście zobaczyć w tej chwili szczegółowo, jak on wygląda. Dziękujemy bardzo i liczymy na to, że teraz w tej chwili już to zabezpieczenie wytrwa i ten, kto będzie się włamywał, to już będzie po prostu liczył się z odpowiedzialnością. Dziękuję bardzo.